Taka na moja komenda. Po to, żeby w tym rajdzie, ja to nazywam dookoła studni, nie mającym kompletnie żadnego znaczenia... Ja jechałem w tym rajdzie. Spojrzałem mu w oczy. W tym momencie. Nikt do końca życia nie zapomnę tych oczu. Mariana bardzo lubiłem. To ja tak obserwowałem go z boku. Zawsze wręcz mu zazdrościłem. Przez lata na przemian się ścigaliśmy. Jego powrót był wielkim świętem. Wtedy obydwie z mamą traktowałyśmy to jako dzień szczególny. Nie da się połączyć rodziny i sportu. W tej chwili jest na tyle to wszystko rozwinięte, że trzeba w zasadzie 90% czasu przeznaczyć na sport, jeżeli się ktoś tym poważnie chce zająć. Rozpoczął od kolarstwa, ale rowery były za wolne, dlatego przesiadł się na motory. Bardzo poważny wypadek uniemożliwił mu dalsze starty na motokrosie. I wtedy też stwierdził, że jest to zbyt brudny i nieestetyczny sport. A tata był wielkim pedantem, w związku z tym wierzę, że bardzo mu to doskwierało, taplanie się w błocie podczas skoków na motokrosie. A wtedy właśnie pojawił się pomysł, aby przesiadł się do samochodu rajdowego, co też uczynił i już pozostał wierny do końca tej właśnie dyscyplinie. Widziałem tylko jego słabą stronę polegającą na tym, że u niego na tym prawym fotelu, jak my to nazywamy, czyli na fotelu pilota, musiał usiąść ktoś z dużym autorytetem, z olbrzymim doświadczeniem, który potrafiłby ten taki trochę nieoszlifowany diament, jaki był Marian, ten talent trochę okiełznać i ukierunkować, bo załoga samochodu rajdowego to jest dwóch zawodników. Ja postawiłem jeden warunek, tak, ale na prawym fotelu usiądzie Rysiek Grzyszkowski. Był poza tym, no wtedy jeszcze z naszym zdaniem mało odporny nerwowo, że można go było łatwo podpuścić, no to tak to nazwijmy, no znaczy namówić do za szybkiej jazdy. To się kończyło tym, że lądował w rowie, tracił niepotrzebnie czas i no nie traktowaliśmy go jak gdyby wtedy jeszcze poważnie. Ta rywalizacja trwała przez praktycznie całe lata 80., gdzie na przemian ja byłem chyba 4 razy mistrzem Polski w klasyfikacji generalnej, albo 5, nie pamiętam, a Marian był 5 albo 6, także na przemian się ścigaliśmy. Wiedzieliśmy, kto jest nieodporny, kto może zrobić błąd właśnie w takim momencie, kiedy ktoś mu depcze po piętach.
to było wykorzystywane, albowiem to jest pewien element rozgrywki, o którą się walczy. W przypadku zagrożenia pierwszego miejsca Marian nie wytrzymywał psychicznie tego obciążenia, że musi być pierwszy, bo on zawsze chciał być pierwszy, za wszelką cenę. Sport rajdowy to jest taki sport, gdzie ryzyko jest wkalkulowane już z góry, prawda? Można się liczyć z tym, że nie wróci się z pewnej imprezy. Marian robił odprawę zawodników i powiedział, że walka z koprem to walka na śmierć i życie. Dla mnie na rajdzie zawsze było najważniejsze to, żebym ja dojechał do domu. Istnieją dwa rodzaje kierowców. Kierowcy w cudzysłowie zawodowi, którzy podchodzą do tego sportu w sposób tak, jak się podchodzi do wykonywanej pracy. I są kierowcy, którzy ten sport traktują bardziej hobbystycznie, bardziej, powiedziałbym tak, jeżdżą dla sztuki, prawda? Bo sport też jest w pewnym sensie sztuką. Marian Bublewicz był kierowcą tej pierwszej kategorii. On był zawodowcem. Marian był po prostu, brak mu było takiej odporności psychicznej i luzu, takiego, który pozwala nie myśleć za wszelką cenę o tym zwycięstwie. Bo proszę sobie wyobrazić, że rajdy są takim sportem, nie wystarczy przejechać odcinek specjalny w odpowiednim czasie. Trzeba jeszcze być na mecie rajdu, żeby być sklasyfikowanym. Marian potrafił stanąć, wyjść z samochodu, pójść to wszystko, przejść, potem przejechać ten odcinek, ten zakręt jeden jedyny, tak głęboko tnąc, jak trzeba było. Potem żeśmy stawali, podnosili trawę i jechali dalej. Rzeszkowski w końcu uciekał i nie chciał być katowany przez tyle czasu, no to brał tam jakichś innych miejscowych, znaczy swoich znajomych i z nimi tłuk to na pamięć. Przykładowo ja przejeżdżałem OS 4 razy, 5 razy, tu on przejeżdżał 10-15. W niedzielę żeśmy spędzali w zasadzie 80% niedziel wolnych dni po pracy, wszystko w samochodzie treningowym i w lesie. Takie odcinki mamy, tu mieliśmy tutaj, z których żeśmy w zasadzie no, tysiące kilometrów zrobili. A nie dlatego, że to trzeba szlifować formy czy trenować do czegoś, po prostu miło spędzić czas. I rzeczywiście Marian był tytanem pracy, gdzie ja wolałem siedzieć w kawiarni, powiem szczerze, zamiast trenować. Był takim dyktatorem mody samochodowej. Gdy jeździł polonezem, no, dużo zawodników jeździło polonezem. Gdy wsiadł na Mazdę, zaroiło się od tych Mazd. A tak samo było z Fordem. No przecież my wspólnie z Bogdanem Ludwiczakiem też jeździliśmy Fordem. Właśnie dlatego, że Marian jeździł Fordem. Taki okres spokoju, brak wypadków nastąpił w momencie, jak Marian kupił bodajże Sierra Cosworth, która miała tam około 300 koni. Ja jeździłem wtedy Volkswagenem Golfem, który miał około 200 koni. I Marian ten sezon jakoś, czy dwa sezony, jakoś przejeździł bezwypadkowo, stale wygrywając. To się brało oczywiście z tego, że tamten samochód był dużo, dużo szybszy od mojego. I dawało mu to olbrzymią przewagę. Ale w tym sporcie, zaznaczam, tak jest. Takich samochodów się szuka, które dają przewagę.